Witam w kolejnej wideokonferencji, czy też wideorozmowie z Michałem Hazę, prezesem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Witaj, Michale. Witaj, Tomasz. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co mamy nowego, świeżego, tuż po ogłoszeniu przez prezydenta propozycji dla przedsiębiorców. I teraz te propozycje pomocowe, tak to nazwijmy, które mają chronić polskie firmy przed bankructwem, przed upadkiem, możemy podzielić na... Znaczy pojawiły się dwie kategorie. Pojawiły się na razie dwie poszerzające dotychczasową tarczę antywirusową. No i te dwie propozycje są do końca jeszcze niejasne. Pierwsza, może ta pierwsza, która padła, czyli zawieszenie i właśnie nie zawieszenie, tylko całkowita możliwość niespłacania ZUS-u przez 3 miesiące przez, no i właśnie, i tutaj pierwsze wątpliwości. Pan prezydent powiedział najpierw samozatrudnionych, potem powiedział o mikroprzedsiębiorcach. Nie wiemy, jak to szeroko należy traktować i mam nadzieję, że pan prezydent się nie pomylił, bo przypomnijmy, mikroprzedsiębiorca to taki, który zatrudnia według ustawy mniej niż 10 osób, czyli do 9 i do tego ma obroty nie większe niż 2 miliony euro. W związku z tym to znacznie poszerza. Jeżeli mówimy tylko o samozatrudnionych, to właściwie jest to bardzo niewiele. I szybki komentarz. Aha, tam jeszcze jedna istotna rzecz, próg. Dotyczy to tych samozatrudnionych, załóżmy, że też i mikroprzedsiębiorców, którzy w stosunku do lutego, u których obrót spadł, sprzedaż spadła o 50%. Czyli widać wyraźną zapaść. Ci, jak zrozumiałem, od kwietnia nie będą musieli płacić ZUS-u, no bo ZUS marcowy już zapłaciliśmy. Komentarz? No właśnie. Mały kroczek w dobrym kierunku. Za mały? Ale nie rozumiem, dlaczego ograniczamy się tylko do mikroprzedsiębiorców. Dlaczego stawiamy ten próg? Dlaczego nie ma tam małych i dlaczego nie ma tam średnich? No prawdopodobnie chcemy wydać mniej kasy. Natomiast jako państwo. Natomiast to jest znowu ruch zachowawczy, dlatego że skoro stawiamy próg spadku o 50%, czyli dość wyraźny próg, w którym mówimy, pomagamy tym, którym naprawdę dzieje się źle, to pomóżmy wszystkim. Czyli mogę się domyślać, że wynika to z tego, iż jeżeli wzięlibyśmy małych i średnich, to kwota wielokrotnie by wzrosła. Tylko to tam są te większe zagrożenia, bo tam są też większe ZUS-y, bo to są wszystkie firmy, które zatrudniają powyżej 10 osób. Jest ich mnóstwo. Prezydent mówił o tym, że koszt tych niewpłaconych składek ZUS-owskich to będzie około 13 miliardów złotych w skali miesiąca dla budżetu państwa. Możemy sobie domniemywać, że ta kwota była, tak jak mówisz, wielokrotnie większa. Znaczy, nie wiem, no na pewno wielokrotnie większa. Nie wiem skąd te obliczenia, bo nie wiem na czym bazuje w tej chwili pewnie ministerstwo. Skąd wie, jakie są spadki? No bo ten próg 50% jest tu najistotniejszy. Spadku sprzedaży, więc nie wiem, no myślę, że jakaś statystyka tutaj pewnie zadziałała. Natomiast no, my to porównujemy na szybko, porównajmy to na szybko z tym, co, nie wiem, zrobiła w tej chwili Wielka Brytania, która wycofała się z płacenia VAT-u do czerwca. No to dla wszystkich, gdzie mówimy no, o ogromnym, ogromnym zastrzyku zostawieniu pieniędzy na rynku. Ja wiem, że my nie mamy może aż takich zasobów, natomiast zdecydowanie uważam, że ruch jest w dobrą stronę, natomiast powinien dotyczyć, nawet jeżeli nie wszystkich, bo duzi powiedzmy, że łatwiej sobie poradzą, to powinien dotyczyć całego sektora MŚP. Czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ewentualnie można było pomyśleć o tym, żeby te progi ustawić inaczej dla mikro,
I inaczej dla małych, inaczej dla średnich progi spadku, czyli to pogorszenie się sytuacji. Natomiast porozmawiamy jeszcze o drugim. Druga propozycja. No właśnie, chciałem cię o to zapytać, jest co jest drugą propozycją? Bardzo ciekawa. I jeżeli ona się ziści, to rzeczywiście będzie bardzo, bardzo realną pomocą dla wszystkich. Tak to zrozumiałem. Natomiast w dalszym ciągu musimy poczekać chyba na jakieś konkrety i konkretne zapisy. Pan prezydent powiedział, że państwo dopłaci 40% do pensji wszystkich w tych firmach, tym firmom, które nie zwolnią pracowników, czyli zachowają zatrudnienie. Tu oczywiście też musi się pojawić do tego bardzo szybko przepisy różnego rodzaju wykonawcze, bo czy nie zwolnią, czy utrzymają zatrudnienie, to też jest różnica, bo co będzie, jeżeli ktoś się zwolni? No to są takie już kruczki. No ale czekajmy na rozwiązania ostateczne. Na pewno to, co zostało ogłoszone, to jest krok dalej. Pan prezydent powiedział, że wsłuchuje się w głosy przedsiębiorców i jakby oby tak było, choć wolałbym, żeby w te głosy wsłuchiwał się rząd i ministerstwo, bo to chyba bardziej ich rola. No i działajmy, patrzmy, co będzie dalej, ale dalej rozmawiajmy. Chciałbym też, żeby jakby bardziej zaczęto z nami rozmawiać stąd z przedsiębiorcami o konkretnych rozwiązaniach, żeby one nie tworzyły się tylko w gabinetach gdzieś tam u pana prezydenta. Stąd pewnie ten apel, gorący apel do premiera, który wystosowała twoja izba, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Wczoraj wystosowaliśmy apel do parlamentarzystów i rządu, bo parlament będzie tu też o tyle istotny, że będzie zatwierdzał pewne rozwiązania ustawowe, chyba że wszystko pójdzie w rozporządzeniach ministerialnych. No ale to też ludzie wybrani po to przez nas, żeby w sytuacjach kryzysowych włączać się do stanowienia dobrego prawa. W związku z tym tak, apelowaliśmy, pokazaliśmy swoje rozwiązania, pokazaliśmy je też takimi filarami, tylko troszeczkę inaczej ustawionymi. No właśnie, a propos jeszcze obrad Sejmu, rozmawiałem dzisiaj, prowadziłem taki sam wywiad jak z tobą, z Katarzyną Gadomską, która mówiła o dramatycznej sytuacji w branży turystycznej, eventowej, konferencyjnej, restauracyjnej. Jesteśmy w kontakcie, tam rzeczywiście jest, tak, no to tam już jest dramat. Tam jest dramat, rzeczywiście. I ona wskazywała też na taką presję czasu, który upływa, a Sejm zbiera się dopiero w piątek. Więc jeżeli te przepisy miałyby wejść w życie, nawet dość korzystne, to dopiero za tydzień będą procedowane w Sejmie. To oznacza, że ten tydzień praktycznie dla przedsiębiorców jest stracony, bo tutaj jest walka z czasem. Ale jeżeli będą to tylko te propozycje, to zgadza się. No, to jest między innymi w naszym apelu do rządu i do parlamentarzystów. Mówimy o tym, żebyśmy pewne ruchy zawieszające na razie, właśnie nie ruchy, które mówią o tym, że przestajemy płacić, że to jest od razu zwolnienie, tylko powiedzieliśmy, zawieśmy pewne obciążenia natychmiast, na określony okres dla wszystkich i usiądźmy do ustaleń, ale po to za chwilę będziemy musieli zapłacić wszyscy VAT. Kolejne pieniądze wypłyną jakby z firm. Natomiast jeszcze są w przypadku branży turystycznej, choreka i eventowej, bo tu dołączmy, to w ogóle mamy gigantyczny problem, nawet przy tych regulacjach, o których mówimy. No bo teraz popatrzmy, który hotel zatrudnia poniżej 10 osób. Większość firm turystycznych też zatrudnia powyżej 10 osób. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są małe firmy eventowe, będą jakieś małe, powiedzmy z tej branży, restauracje, które nie mają takiej obsady lub też mają część obsady na umowach, zleceniach, więc też się będą jakoś do tego kwalifikowały. Natomiast część tych propozycji w ogóle do nich nie trafi. Natomiast jeżeli mówimy o dopłatach, no to też tu jest kluczowe do pensji, w jaki sposób te pieniądze trafią i jak szybko do przedsiębiorców.
gdzie będą te progi, że my nie zwalniamy, czy my będziemy musieli się zadeklarować, to jest też w tym naszym pakiecie i w tym apelu. Przede wszystkim to, co musi się w tej chwili zadziać, to bardzo proste procedury. Może, żeby to było łatwo zrozumieć, powiedzmy, tym, którzy o tym decydują, to muszą być takie procedury jak przy 500+. Po prostu. Należy się wszystkim określona kwota wypłacana wtedy i wtedy w prosty sposób. Jeżeli tam będzie mnóstwo wnioskowania i mnóstwo problemów, to nie zdążymy. No właśnie, czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli do presji czasu, który płynie nieubłaganie. Terminy się zbliżają, składki, daniny publiczne trzeba płacić, i na razie na starych jeszcze zasadach. Powiedz, co powinno się wydarzyć w najbliższych dniach, albo jakie decyzje powinny zapaść, takie bardzo konkretne, żebyś mógł powiedzieć, że odesłać z ulgą, że idziemy w dobrym kierunku. To wszystko jest w tym naszym apelu, o którym mówimy. Publikujemy je pod naszym wywiadem. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy natychmiast zawiesić wszystkie obciążenia. Można dyskutować na jakiś czas, ale dotyczą one i podatku dochodowego, i VAT-u, i ZUS-u. Można tu, powiedzmy, w jakiejś części wyłączyć z tego firmy duże, choć one też mogą mieć kłopot. Ale powiedzmy, że z firmami dużymi, co już padło ze stron rządu, oni mogą rozmawiać bezpośrednio czasami. Od tego są wojewodowie, etc. Po co? Po to, żeby wypracować bardzo, bardzo konkretne rozwiązania i rozwiązania, które też będą sprawiedliwe gospodarczo. Bo to, co mówię, ten ruch z zawieszeniem, nie z zawieszeniem, tylko z umorzeniem właściwie płatności na 3 miesiące, jest już ruchem w dobrym kierunku. Ale nie może być ruchem dedykowanym tylko wybranym, bo jest to niesprawiedliwe właśnie traktowanie ludzi na rynku. To nieprawda, że mikroprzedsiębiorca jest w lepszej sytuacji albo słabszy w każdym przypadku niż mały przedsiębiorca. Spójrzmy na województwo łódzkie. Większość zakładów, które szyją i zatrudniają szwaczki, ma tych pracowników więcej 15. niż 10, bo ma kilkanaście. Co mają oni powiedzieć? I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że oczekiwałbym rozwiązań sprawiedliwych i oczekiwałbym bardzo szybkich decyzji zawieszających obciążenia, które dadzą czas wypracować te decyzje. No i trzecie, co było w tym apelu, oczekiwałbym, żebyśmy usiedli do tego razem. My chcemy też dbać o budżet, bo my wiemy jako przedsiębiorcy, że budżet państwa nie może się przy tym wszystkim wywrócić, bo to będzie również szkodliwe dla gospodarki. Więc usiądźmy i rozmawiajmy. Właśnie i tutaj może taka konkluzja na koniec, że rozmawiałem też z prawnikiem, z radcą prawnym, który mówił o tym, jak uporządkować swoje sprawy w firmie właśnie w tej dobie kryzysu, żeby na tym gruncie prawnym z kolei nie polec. No bo jesteśmy zobowiązani różnymi umowami, prawda, z kontrahentami, z pracownikami, z bankami. I on taką też konkluzję poczynił na koniec naszej rozmowy, że wypada teraz tak naprawdę, albo on rekomenduje, żeby działać w dobrej intencji. To znaczy, żeby próbować się dogadywać, żeby renegocjować, żeby konsultować, żeby nie działać w sposób drastyczny, prawda, i egzekwować swoich praw, tylko właśnie w sposób taki porozumiewawczy, bym powiedział, ponieważ dobre praktyki, jak on to powiedział, wrócą do danego przedsiębiorcy, czyli raczej współdziałać i być wyrozumiałym dla siebie we wzajemnych relacjach, niż stawiać sprawy na ostrzu noża, bo i tak prędzej czy później to się odbije na całej gospodarce. Bardzo się cieszę z tego, co mówisz i zmierzamy do podobnego zakończenia rozmowy jak wczoraj, czyli do takiego apelu do przedsiębiorców, żeby wzajemnie w stosunku do siebie postępowali fair. To w większości przypadków się dzieje, aczkolwiek mam już też kilka sygnałów wykorzystywania przez firmy sytuacji związanej z epidemią po to, żeby w danych
w danym konkretnym kontrakcie, relacji biznesowej ugrać coś dla siebie. To nie jest moment, drodzy przedsiębiorcy, na takie ruchy. My musimy się w tej chwili trzymać razem i właśnie taka postawa rozmowy, mediacji, jeśli się coś dzieje, czy nawet wzajemnego wspierania się, chociażby w ten sposób, żeby, co już zobaczyłem, dzieje się, żeby wcześniej sobie płacić, niż to przewidują jakieś terminy, jeżeli jest taka możliwość. To się już zaczęło dziać i to bardzo mocno rekomenduję, zwłaszcza żebyśmy to robili tutaj w gronie tych łódzkich, lokalnych firm, żebyśmy się wzajemnie wspierali. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy komentarz. Będziemy pewnie spotykać się częściej, bo sprawy zmieniają postać z dnia na dzień, więc czekamy na kolejne rozstrzygnięcia i pewnie wtedy na kolejne komentarze. Prawdopodobnie czekamy teraz do poniedziałku. Myślę, że wcześniej nic konkretnego, a mam nadzieję, że w poniedziałek już tak, bo czas nagli, coś konkretnego się pojawi, w sensie już jakichś zapisów, przynajmniej propozycji, ustaw. No i tak jak powiedziałeś, jest dynamicznie. I kłania nam się chińskie przekleństwo, nome nome. No byś żył w ciekawych czasach. Bardzo Ci dziękuję, Michale. Przypomnę tylko naszym widzom, że miałem przyjemność dzisiaj po raz kolejny już dyskutować z Michałem Hazę, z prezesem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wielkie dzięki. Dziękuję.